Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie chcesz poprawić jakość swojego mikrofonu, ewentualnie trollować na jakimś omiglu. A więc tak, to będzie film dla ciebie. Zapraszam. A więc będziemy potrzebowali dwóch programów. Jeden to jest Virtual Audio Cable, który właśnie instalujemy. Obecnie mam pytanie o przyznanie uprawnień administratora. Jak widać, instalacja nie jest jakaś skomplikowana, nic tutaj nie zaznaczamy. Klikam po prostu install. Instaluje się. Virtual Audio Cable został zainstalowany. Teraz przejdziemy do instalacji VoiceMeetera, która jest banalnie prosta. Obecnie mam pytanie właśnie o uprawnienia administratora. Klikamy install i mamy właśnie już tutaj zakończoną instalację. Teraz wystarczy tylko zrestartować komputer. Po restarcie przechodzimy do VAC Control Panel i wybieramy opcję MIG. I tutaj wyskakuje nam błąd, że jakiś proces używa naszego line'a. A więc wchodzimy w dźwięki systemu, wchodzimy w nagrywanie i wyłączamy urządzenie o nazwie Line 1 oraz w odtwarzanie i tutaj również wyłączamy to samo urządzenie. Włączamy mika i już jest wszystko załatwione. Obecnie możemy już wyłączyć ten program oraz przejść do programu VoiceMeeter, w którym będzie się dziać cała magia. W pierwszej kolumnie wybieramy mikrofon, potem wracamy oczywiście do dźwięków systemu, gdyż potrzebujemy ponownie włączyć te urządzenia, ten tunel, ten wirtualny kabel, oczywiście w nagrywaniu oraz w odtwarzaniu i wybieramy na wyjściu line 1. A więc to już jest zrobione. Pamiętajcie oczywiście, żeby oczywiście były dwa różne kodeki, czyli WDM i MME na przykład na wejściu i na wyjściu. Przesuwając tym kwadracikiem zmieniamy albo głos bardziej basowy, albo bardziej w echo, albo bardziej sopranowy. Jeżeli wciśniemy prawym przyciskiem myszy, czego nie pokazałem na filmie niestety, to można również sterować tym, czy głos będzie bardziej po prawej, czy po lewej stronie. A więc w ten sposób brzmi, tak jak cały czas nagrywałem, tak brzmi właśnie mikrofon bez żadnych poprawek. A teraz mogę zacząć ruszać tym kwadracikiem i słyszycie, że mój głos teraz jest bardziej basowy. Ja lubię sobie zostawiać kwadracik gdzieś około w tym miejscu. Niestety nie słyszę teraz swojego głosu, ale myślę, że jest to wiele lepiej. Także, nie wiem, ewentualnie jakiś napis się pojawi na ekranie, że jest totalnie do dupy. A więc teraz wam jeszcze pokażę, do czego jeszcze ciekawego można wykorzystać ten program. Pobrałem sobie Clownfisha, to jest taki voice mod, voice changer, który można użyć do, nie wiem, jakiegoś trollowania oczywiście w jakichś grach. Słuchajcie, jak to fajnie sobie przepuścić przez mikrofon, żeby na przykład znajomi na Discordzie was słyszeli normalnie, a znowu w jakiejś grze czy na jakimś innym czacie już było słychać zmieniony głos. A więc wracamy sobie do VAC Control Panel, uruchamiamy jako administrator, a więc już jesteśmy i sobie dodamy kolejny kabelek. Klikamy set. Znowu trzeba było wyłączyć urządzenie Line 1 w odtwarzaniu i nagrywaniu. Pewnie to po prostu było przeładowywane. Warto sobie dać tego mika. Zauważyłem, że jak się to dodaje, to się rzadziej pojawiają jakiekolwiek problemy. Z tym, że żeby to zrobić, muszę teraz Line 2 wyłączyć. Super. Wiecie co, damy radę bez mika. Nie wiem, o co mu chodzi. Jakiś proces mi to teraz szwankuje. Tak, a więc teraz sobie wchodzimy w Clownfisha, wybieramy ustawienia i mikrofon zostawiamy domyślny, ten, którego używamy. W moim przypadku to jest Blue Snowball. Wracamy do ustawień, audio output i tutaj sobie wybierzemy Line 2. O, Line 2, trzeba było zrestartować aplikację, przepraszam. Wybieramy Line 2 i to już jest zrobione. To już jest zrobione. Wystarczy sobie jakiś efekt dodać, który się pobiera z tej stronki. A więc można sobie teraz to wykorzystać na omiglu chociażby, czy w jakiejś innej grze. Po prostu ustawiamy jako wejście, jako mikrofon Line 2.